A z Górnikiem Zabrze, Andrzej Niedzielana, tak, Zabrze to była jedyna bramka, którą strzeliliśmy. W ostatnim czasie się to zacięło. Dzisiaj było kilka sytuacji, ale nie było jakichś takich 1000%, których można było wykorzystać. Może ta, którą miał Janek Hosek przed końcem, gdzie chciał piłkę puścić między nogami bramkarzowi Widzewa, ale on te nogi złączył i niestety i wybronił tą w sumie dobrą sytuację. Fakt, że mieliśmy przewagę z gry, że byliśmy więcej na połowie przeciwnika, mieliśmy 1000 podań, zdaje się, w tym meczu, ale to nie o tym świadczy. Świadczy to zawsze o wygranym meczu, kto strzela bramki. I tutaj pod koniec mógł też Widzew nawet podwyższyć, gdyby nie Wojtek Kaczmarek, mógł też podwyższyć na 2-0. Mecz, tak jak mówię, tak się ułożył, jak się ułożył, dla nas w sumie nie za dobrze, bo straciliśmy bramkę już w początkowej fazie. Naprawdę, ja tę bramkę przed chwilą widziałem na wideo po nie wiem jak to nawet nazwać, jakimś dużym przypadku. No i musieliśmy gonić wynik. Ta sytuacja z czerwoną kartką spowodowała, że Widzew jeszcze głębiej się cofnął i było nam jeszcze trudniej. Tym bardziej, że na dzień dzisiejszy nasi napastnicy, tak jak pan mówił, nie strzelają bramek i na pewno to taka sytuacja, gdzie jest mało miejsca, też nie pomaga temu, by te bramki zdobyć. A Van der Pizan, pan ma jakąś receptę w głowie? Jak to rozwiązać? Czy to już jest w ogóle tam odpadł mecz, a nie o tym po prostu, co w tej chwili. Ja myślę o Van der Pizanie, staramy się po prostu z nim pracować. Robimy wszystko, żeby grał jak najlepiej. Kiedy ostatnio pana drużyna kończyła mecz w ósemkę? Znaczy w ogóle to nie było 22, to się skończyło całkiem dziwną liczbą piłkarską. Myślę, że te faule, które tutaj były, to nie były na pewno faule takie, że na żółtą kartkę praktycznie Kosanowicz popełnił dwa, dostał dwie żółte kartki i został usunięty z boiska, czy Barczak i tak dalej. No my gramy w piłkę nożną i myślę, że akurat taki mecz jak dzisiaj o tak ważną stawkę i o ważne punkty i tutaj takie trochę bym powiedział, myślę, że można było dać trochę więcej grać, bo tutaj nie było tak, że były akcje na pograniczu brutalności. To były po prostu ferworze walki, ferworze tego, że gramy o ważne cele i tutaj myślę, że można było niektóre rzeczy po prostu puścić. No ale tak się stało, że tych czerwonych kartek było dzisiaj dużo i żółtych też nie mało. Co Cracovia robiła źle od tej 14 minuty, pana zdaniem? Co robiła źle? Ja powiem tak, że na pewno chłopcy się bardzo starali to, żeby szybciej grać z skrzydłami i wrzucać gdzieś piłki w pole karne. Tam było strasznie duże zagęszczenie. Co robiliśmy źle? Nie strzelaliśmy z drugiej linii. Bo było dużo takich sytuacji, gdzie można było wcześniej uderzyć. Jeszcze jedna poprawka, przeciwnik się przesunął. Jeszcze jedno wyjście powodowało, że nie można było strzelić na bramkę. Była taka jedna sytuacja w drugiej połówce, że strzelał, zdaje się, już nie pamiętam kto, to był Wiśniakow dokładnie, gdzie po rykoszecie i takich akcji oczekiwałem o wiele więcej, bo wiedziałem, że zagęszczona obrona, te akcje oszklidzające były fajne, szczególnie jak wszedł kalon Wiśniakowca po prawej stronie w pierwszej połówce, na pewno było ok, ale tam też nie było komu dograć. Było bardzo ciasno. Ten mecz komplikuje bardzo pana sytuację w kontekście Wisły, chociażby jeśli chodzi o Barczaka, prawda? To nie tylko moją, to Cracovii. Nie? Komplikuje, w ogóle wynik komplikuje dzisiaj naszą sytuację, bo nie po to przyjechaliśmy tutaj, żeby przegrać mecz i to jeszcze w takich okolicznościach. Nie wiem jak te kartki, zdaje mi się, że Puzi Gacza, Barczak miał trzy też. Barczak, Kosanowicz, Mija, za trójkę nie gra. A my mówimy o trzech, że są zagrożeni, że Sajdi. Pamięta pana konferencji prasowej? Ale dostał dwie, a miał dwie. No tak jak mu się policzą, to będzie miał cztery. No, tak, chyba, że Puzi Gacza też nie policzył. Nie pamiętam już teraz, ale to można sprawdzić, to nie ma, nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym po prostu, że na pewno będzie trzeba znowu w jakimś sensie tą obronę, którą mieliśmy, znowu przemeblować. Wraca tych trzech, których w jakimś sensie też byli za kartki w ostatnim meczu, w tym meczu pauzowali, czyli następna grupa zawodników, która będzie pauzowała, gdzieś tam się pewnie wyczyścimy, ale meczy jest coraz mniej i czas naprawdę ucieka. Kilku graczy dzisiaj pokazało, że nie miał umiejętności ekstraklasy. Nie chcę wymieniać nazwiska, ale... Ja bym chciał, żeby Toczek, piłkarze mają umiejętności ekstraklasy, żeby to pan sam ocenił. Ja w tych zawodników wierzę. Ja po prostu wierzę w to, że oni potrafią. Pod koniec, tak jak powiedziałem, wdarła się na pewno duża nerwowość, bo nie mogę drużynie zarzucić, że nie chciała. No, starali się jak tylko mogli. Trudny teren tutaj w Łodzi. Wszyscy wiemy, jak się gra na wyjeździe. No i tutaj na Widzewie i myślę, że można było tu się pokusić o dużo więcej i mi jest żal tej sytuacji naprawdę przy bramce, bo to była banalna sytuacja. Jeszcze raz ją oglądając na wideo, to
Nie wiem, czy mi się zdarzyło, że taką bramkę dostałem, że my mieliśmy dwie asysty, bo najpierw była, że Wojtek zderzył się razem. Od nóg odbija, tak? Nikiela, tak? Tak. Także mieliśmy dwie asysty przy tej wrzutce, gdzie nawet tam w tym momencie nikogo nie było i piłka dokładnie odbiła się pod nogi Oziębały. Później my mieliśmy dwie podobne sytuacje, gdzie pod koniec, gdzie miał Mateusz Barczak, przekładał sobie, nie mógł tej piłki gdzieś sobie ją dobrze ułożyć i Puzigacza tu pod koniec też miał taką, gdzie czekał, piłka nie mogła mu odpowiednio się ułożyć, żeby strzelić. No. Panowie, no wiecie dokładnie, jak się nie strzeli na bramki, to się bramki nie strzeli. No i tych strzałów było trochę mało. Zdoła pan jakoś zmobilizować piłkarzy na derby? No wie pan, jednak może być duże podłamanie w zespole. Martwię się, bo ten konflikt i właściwie do rękoczynów też ma. Pan nie widział? Nie wiem. Ja widziałem. Tak, to pan mi powie, kto to był. Kachalon i Kaczmary. No to będę musiał z nimi porozmawiać. No ja nie widziałem tej sytuacji, dlatego trudno mi ją ocenić. Muszę się dowiedzieć, jaki był powód tej całej historii. I to Wisłę, tak? I to a jeżeli o Wisłę, no to mamy... Czy to jest wystarczające mobilizujące dla... Jak patrząc na przykład na to, że mamy dużo obcokrajowców, to nie wiem jak ta sytuacja tutaj w ich głowach jest. Mi trudno ich ocenić. I powiem tylko tak, no na pewno część zawodników, ci, którzy już trochę grają, nawet obcokrajowcy, którzy grają już w Krakowi od jakiegoś czasu, na pewno doskonale sobie zdają sprawę, jak to wszystko wygląda. No i musimy się najpierw zregenerować, dojść do siebie. Pewnie przegraliśmy bardzo ważne spotkanie i przed nami derby. Wszyscy wiedzą w Krakowie, jak ważne jest to spotkanie. Może jest to akurat dobra okazja, może jest to szansa na to, żeby właśnie taki mecz, takim meczem, dobrym spotkaniem, punktami z Wisłą, się trochę odbić. Pan też będzie mówił piłkarzom, że dzisiaj Wisła to w połowie biton właściwie? Wie pan, dzisiaj jest dopiero świeżo po meczu z Widzewem i trudno, żebym z tego miejsca akurat zaczął z panem tutaj wdawać się w dyskusję, co jest Wisła, co wiemy, że to jest bardzo dobry zespół, mistrz Polski. Na pewno nie będzie to dla nas łatwy mecz. Ale pana chyba też nie zachwyca ten zespół, prawda? W tym sezonie Wisła? Nie rozmawiamy w tej chwili o Wiśle, to usiądziemy sobie na konferencji prasowej, będziemy mogli coś powiedzieć. Czy może pan być optymistą? No wiadomo, jaka jest sytuacja, bo taki rywal jak dzisiaj Widzew, no powiedzmy sobie, nie był to górnolotny rywal i właściwie już słabszej drużyny chyba nie będziecie mieli, grając 11 na 10, prawdopodobnie już może się nie zdarzyć w tym sezonie. Na pewno była duża szansa na to właśnie. Przez to, że graliśmy tym jednego więcej, że była bardzo duża szansa na to, żeby tutaj wygrać to spotkanie. I ta szansa nam po prostu uciekła. Ja bym tak nie powiedział, że czy będzie słabsza drużyna. Drużyna Widzewa pokazała tutaj charakter. Grali w sytuacji takiej, że byli jednego mniej, bardzo zdeterminowani byli, czekali na kontry. Niektóre wyprowadzali, było oczywiście dużo miejsca, no sami panowie wiecie, gdzie w sytuacji takiej, gdzie jest trochę więcej miejsca, łatwiej się po prostu gra. No na szczęście tam Wojtek coś obronił, nie trafili, my cały czas byliśmy w przewadze, ale z tej przewagi, jak powiedział, nie wynikały aż takie 120% sytuacje. Panie trenerze, proszę mnie poprawić, w 7 ostatnich meczach Krakowia strzeliła jedną bramkę. Wszystko możliwe, ja wiem, że w 5 kto pod moją opieką strzeliła jedną bramkę Andrzeja Niedzielona w Zabrzu. Czy to jest przypadek? No, przecież jeśli popatrzymy na zawodników ofensywnych, to no, to jest trzech reprezentantów swoich krajów. Do zmiany się. Ja bym powiedział tak, że my liczyliśmy zawsze na Sajdiego, że na jakąś taką indywidualną akcję, bo ma duży potencjał. I my dzisiaj jest tak, że miał taki moment też w pierwszej połówce, że wychodziliśmy fajnie z kontrą i dwa razy nie przyjął piłki, gdzie można było z tej akcji coś więcej zrobić. No, ja z nim dzisiaj rozmawiałem, też przeprowadziłem z nią indywidualną rozmowę. No, staram się na niego też wpłynąć jak tylko mogę. Jest to zawodnik trochę jednak tak w sobie skryty. Myślę, że nie otwiera swojego całego charakteru i tu trzeba go czymś sprowokować, coś, żeby się otworzył, żeby ten swój potencjał, który on ma, po prostu wykorzystał, no bo wiemy, że to jest zawodnik, który potrafi podać ostatnie podanie, ale też i strzelić samemu bramkę i to ja też cały czas na niego liczę, cały czas na niego stawiam, no i tak stawiamy i czas ucieka, to co powiedziałem, jest coraz mniej meczy,
inni nam uciekają i po prostu no tak nie może być, żeby zawodnicy, tak jak tu panowie powiedzieli, no jednak jest tutaj trzech reprezentantów, na których pewnie, zresztą ja to powiedziałem na konferencji, pan pamięta, na konferencji też po jednym zajęciu po Polonii powiedziałem, że ja też od tych zawodników oczekuję o wiele więcej. Ja też się zastanawiam, jestem miesiąc w klubie, się zastanawiam, dlaczego to tak jest. Zawodnicy, którzy pokazują w treningu naprawdę fajną jakość, naprawdę starają się, naprawdę wyglądają, dochodzi do meczu i nagle ta sytuacja gdzieś nam pęta nogi, gdzieś nie ma tej swobody, którą mamy w treningu. Czy to panie jest... trenerze, czy... O, przepraszam. Nie szkodzi, już dobrze, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Czy Kalon u pana będzie skrzydłowym, czy już nie widzi pan w nim rozgrywającego? On był wprowadzony pod tym kątem. Ja myślę, że tam dał niezłą zmianę, bo po tej stronie akurat grał Alex i trochę za bardzo nam schodził do środka i graliśmy tylko praktycznie jednym skrzydłem. Poprzez to, że podszedł Tamir po lewej stronie, zrobił kilka fajnych akcji, ale nawet jak je zrobił, doszedł do linii końcowej, tam z przodu nie było komu zagrać. Tam nas było za mało, tam było za duży gąszcz ludzi i nie było komu po prostu dograć. No i ja myślę, że z jego strony akurat mecz... Nie był to zły jego mecz, czy on będzie na pozycji środkowego, czy na boku. Widać, że ma dynamikę, widać, że ma tą szybkość, wykorzysta ją dzisiaj i parę akcji pokazał, a my tych środkowych z kolei mamy bardzo dużo, no, bo na tej i Saidi potrafi, i Suworow potrafi, i Strauss potrafi. Także tutaj tych zawodników jest dużo. Ja myślę, że szukamy jakiegoś optymalnego rozwiązania. Konsekwentnie pan stawia na Saidiego jako zawodnika. Zaczęliśmy z lewej strony z nim dzisiaj. I z Suworowem zaczęliśmy na środku. Tak, zaczęliśmy dzisiaj. Pan nam zmyłkę zrobił. I później zmieniliśmy to, bo mówię, okej, Saidi znowu wróci na ten środek, bo schodził nam z tego boku, jednak schodził cały czas do środka. To jest tak jak Alex, podobnie, z tej lewej strony cały czas schodził do środka i gramy wtedy, gdybyśmy może mieli Suarta, który trochę bardziej jest ofensywnym jak Bojan Puzigacza, to może by można było tą przestrzeń wykorzystać, ale tego nam niestety nie mamy w tej chwili jeszcze go i dlatego była to otwarta przestrzeń, resztę nas zblokowali i już nie było gdzie zagrać. Dzisiaj pan nie miał roku, ale tak naprawdę kolejny mecz Van der Wiesen pokazał, że no nie jest to strzelec rasowy. Dzisiaj miał też parę sytuacji, zachował się jak nowicjusz. Jeden strzał głową, owszem, bardzo, bardzo, bardzo fajny, natomiast więcej się wymaga od takiego zawodnika, no to ewidentnie. Ja wiem, że pan dzisiaj nie miał ruchu. Ja będę bronił zawsze moich zawodników, panowie. Wy macie swoją, możecie mieć swoją opinię, macie prawo do niej. My nie mamy w tym momencie żadnych możliwości roszad, akurat dzisiaj, tak jak to pan powiedział, tak samo w tym momencie też nie mamy żadnych innych, żeby cokolwiek robić. No, sam zastanawiam się, co to jest powodem takiej sytuacji, że akurat taki zawodnik o takim pokroju, z takim i doświadczeniem nawet, i wcześniejszym, to pokazał, że potrafi w piłkę grać dzisiaj, nie potrafi tego w naszej drużynie, w tej polskiej lidze zaprezentować, co tego potencjału, który w nim tkwi. Meczu Miloš Kosanović był kapitanem Krakowi. Tak. Co było powodem tej decyzji? To była pana decyzja. Kandydatem dla mnie był Wojtek Kaczmarek, ale z racji tej, że uważam, że bramkarz nie powinien być kapitanem, zdecydowałem się na zawodnika akurat Kosanovicza, który jest 2 lata w klubie, który mówi po polsku, który też z tej swojej pozycji środkowego obrońcy mógłby tym po prostu kapitanem być, bo myślę, że z racji też znajomości języka, ale też jego, jakiś bym powiedział, też takich aspektów socjalnych, które on bardzo pomaga drużynie, pomaga różnym tym chłopakom i dlatego zdecydowałem się na to, myśląc jeszcze o tym, że dam mu to jeszcze taki dodatkowego kopa do tego, że zagra jeszcze lepiej. Teraz w racji święta jest... Zaplanowane są. Na pewno wtorek będzie dniem wolnym, bo jest to dzień, akurat tutaj wszyscy wiemy, bardzo specjalny, jeżeli chodzi o Polaków. I myślę, że nie po to. Byłoby to takie trochę nie fair z mojej strony, ale zastanowię się, co zrobimy. Może być, może nie być, jeszcze się zastanowię. Jedna rzecz, na pewno spotykamy się w środę będą zajęcia 2 razy i będziemy się przygotowywali do derbów niedzielnych.
Zależy od Milosza Kasanowicza i tego, jego rolę kapitana. To był pierwszy obcokrajowiec w Krakowi jako kapitan, bo po wojnie, po II wojnie światowej, to raz. Wpisałem się do historii. Tak, a dwa, że no, czy nie bał się pan na obcokrajowca dać, obcokrajowcowi dać opaski? Czy to nie ma żadnego wpływu na to? To co pan powie, jak Tomek Wałdow był bardzo długo kapitanem w Niemczech, Schalke 04, ja byłem w Waldhofie w Mannheim 3 lata i jakoś żyjemy i wszystko funkcjonuje. Ja myślę, że to nie w tym jest rzecz. Rzecz jest po prostu w tym, że ktoś tą opaskę musiał dzisiaj mieć. Domyślałem się. Dzisiaj też jeszcze jedna właśnie. Domyślałem się. To się jeszcze w Krakowie nigdy nie zdarzyło. No, aż taka liczba. Trzech nie grał za kartki. No, tak, tak. No, czyli musieliśmy ale, coś. Ale to tym bardziej właśnie krajowiec pasował do tego, żeby. A to dobra sugestia. Widzi pan, pomógł mi pan trochę. A poza tym to muszę powiedzieć, że z tej strony wyglądało to tak, że nawet na ławce no, nie mieliśmy tam jakiejś polskiej opcji. I tak to jedyny Bartek Dudzic, który zdaje się był Polakiem i Szymon Gąsicki, a reszta to wszystko byli praktycznie, Łukasz Nowoczyński i Łukasz Żydko i Mateusz Żydko byli też, no ale mówię, to akurat inni zawodnicy, my tutaj zdecydowałem się na niego i myślę, że się nie zawiodłem, a ktoś tą opaskę musiał dzisiaj po prostu mieć. Kogo panu będzie brakować najbardziej w tym meczu derbowym z tej trójki, która dzisiaj dostała kartki i nie zagra? Ja powiedziałem po ostatnim meczu z Polonią, że po prostu są kartki i trzeba to zaakceptować i kogo będzie brakowało, to się okaże w tym dzisiejszym spotkaniu pewnie. Opcja z Andrzejem Niedzielanym, znaczy opcja, alternatywa jakaś byłaby większa, jeżeli chodzi o Andrzeja. Arek Radomski, wiadomo, jaka jego pozycja. Oni teraz wracają. Wraca Sławek Szeliga również, czyli już praktycznie są wyczyszczeni, no ale uciekają nam następni. No, mamy taką kadrę i co będziemy tutaj teraz, jeżeli się rzeczywiście tak jest, że Kosanowicz będzie musiał pauzować, no w jakim sensie byliśmy zadowoleni z tej pary stoperów, Hosek i Kosanowicz, pewnie jej w tej chwili takie zdekompletowanie, myślę, że na pewno nie jest korzystne. Chyba Krzysiek Nykiel najmniej się cieszy, bo on jest alternatywą na lewą stronę za Bojana Puzigacza, który też ma 4 żółte kartki. No nie chciałem nigdy przestawiać tego Krzyśka, bo ja go widziałem w kilku spotkaniach na wideo, gdzie na tej pozycji lewego obrońcy no nie swoje się czuł. Teraz musimy znaleźć jakąś inną alternatywę, czy przesunę strunę na lewą, a z kolei Krzysiek zostaje na tej prawej stronie. Podobnie jak jego zmiana dzisiaj, to nie była pokierowana tym, że po prostu gorzej grał. Musiałem jakąś nową ofensywną wprowadzić tutaj historię i na pewno wiem, że na Krzyśka mogę liczyć. Tutaj nie mam z tym żadnego problemu. No, niestety no, akurat taki moment nastąpił, że za każdym razem po trzech, nie? Gdyby to było tak, że pojedynczo wypadają nam zawodnicy, pewnie można było ich trochę lepiej skompensować. Dzisiaj wygląda tak, że ostatni mecz 3, teraz znowu 3. Tak idzie grupowo. Ja trochę patrząc na to, no, był to mecz walki, był to mecz o ważne naprawdę punkty i myślę, że musiałbym to spojrzeć później w statystykach, czy Milosz Kosanowicz, to były dwa jego faule, bo więcej chyba nie miał i za oba został ukarany żółtą kartką, nie? I to naprawdę ciężko tak. No, jeżeli Mateusz na przykład dostał, był tym ostatnim zawodnikiem, dostał żółto-czerwoną, to powinien dostać czerwoną. Pamiętam, że to był ostatnim zawodnikiem. To nie było faulu. Mateusz mu zabiegł, a gość tylko, panie redaktorze, ja mówię o tym, że sędzia zagwizdał i był to ostatni zawodnik. To nie ma znaczenia, czy był faul, czy nie. Czyli jeżeli zagwizdał, to znaczy, że było przewinienie. A jak było, czy nie było, to my tutaj możemy się kłócić, prawda? Jeżeli był to ostatni zawodnik, to otrzymuje wtedy też czerwoną kartkę. Ale mówię, nie był to mecz taki, że trzeba było na pewno tymi kartkami tak szastać. Myślę, że był to taki mecz walki, okej, ale nie był to brutalne spotkanie. Będzie chciał wyrównać? Nie wyrównać, powiem, będzie bardzo skrupulatny. Będzie bardzo, żeby mu ktoś nie zarzucił. Będzie skrupulatny. No tak. Panie trenerze, wspomniał pan o punktach. No jest to taka kolejka dość przełomowa, bo zrobiła się spora dziura. Bełchatów wygrał z Zagłębiem i tutaj nie wiem, czy Krakowia no musi przede wszystkim zacząć strzelać bramki, bo to już nawet nie wystarczy ich nie tracić. I nie strzelać, trzeba wygrywać. Ale pana rozumiem i to też jest materiał dla mnie do różnych przemyśleń. Się też zastanawiam, dlaczego tak jest. Mi tu ciężko w tej chwili
naprawdę proszę o zrozumienie z tej perspektywy akurat tego meczu na ten temat panu odpowiedzieć. Myślę, że to jest wszystkich nasz problem, wszyscy sobie to samo pytanie zadajemy. Myślę, że i zawodnicy sobie też je zadają, że akurat nastąpiła taka duża indolencja strzelecka, bo i pomocnicy już pokazali też w swojej karierze, że potrafią bramki strzelać, a dzisiaj ten worek z tymi bramkami się nie może rozwiązać. Panowie, miłego powrotu do Krakowa.